Nie tak dawno temu, zważywszy na standardy tego kanału, mieliśmy przyjemność zapoznać się z trzecią odsłoną Zamku Drakuli, w której to dzielny Trevor C. Belmont toczył bohaterskie boje z Księciem Ciemności. Naturalną kolej rzeczy stanowiłoby więc omówienie pierwszej 16-bitowej odsłony tej zacnej franczyzy. Tylko że nie! Wszak pominęlibyśmy bardzo ważny rozdział walki z wampirzem adwersarzem, osadzony jeszcze w epoce wyposażonej w o połowę mniejszą liczbę bitów. Dlatego, korzystając z posiadania przeze mnie kompilacji na konsoli najnowszej generacji, zwróćmy nasze oczy na poczciwego Game Boya i jego doświadczenia z Castlevanią. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś powiem wam kilka słów o wydanych na Game Boya dwóch odsłonach Castlevanii. Być może Castlevania The Adventure, czy też jak ją zwą w Japonii, Legenda Drakuli, nie jest najwybitniejszą przedstawicielką cyklu, ale z punktu widzenia fabuły jest dosyć istotna, nawet pomimo tego, że rzeczony jest w niej dosyć niewiele. Castlevania The Adventure przedstawia nam historię Christophera Belmonta, dzielnego łowcy wampirów wyposażonego w ikoniczny rodowy bicz Vampire Hunter. Całość wydarzeń ma miejsce około 100 lat przed narodzinami Simona. Ale zaraz, jak to? Przecież w tym czasie toczyła się akcja Dracula's Curse, a głównym bohaterem był Trevor, a nie jakiś Christopher. No w sumie i tak i nie. Cały ambaras i nieścisłości wynikają z tego, że fabułę w 8-bitowej erze opowiadało się w zasadzie za pomocą pudełek i instrukcji, a i ścisła współpraca pomiędzy zespołami zajmującymi się poszczególnymi odsłonami była taka średnia. Ogólne założenie było takie, że Castlevania 3 miała przedstawiać pierwsze starcie klanu Belmontów z Draculą. Co z biegiem lat stało się już kompletną nieprawdą, ale do rzeczy. Japońska instrukcja do oryginalnej Castlevanii wspomina o legendarnym bohaterze Christopherze, który to właśnie rzeczony bój stoczył. Twórcy trzeciej odsłony założyli więc sobie, że wykorzystają ten motyw dzielnego przodka i protagonistą ich gry zostanie Trevor, czy też w Japonii Ralph, Christopher Belmont, którego drugie imię w instrukcji skrócone zostało do inicjału. Koncept jednak był taki, że Trevor, czy też Ralph ma być właśnie tym legendarnym Belmontem sprzed lat. Szkoda tylko, że nie podzielili się swoim pomysłem z ekipą tworzącą gameboyową odsłonę, która równolegle postanowiła obsadzić w swojej grze Belmonta z opowieści, nazywając go po prostu Christopher. W związku z czym przez pewien czas mieliśmy niejako dwa równoległe uniwersa, w których dwa różne wcielenia Krzysia toczyły bój z wampirycznym hrabią. Całość sprostował w końcu w oficjalnej chronologii serii Koji Igarashi, przenosząc Trevora o 100 lat w przeszłość, tym samym czyniąc Christophera jego potomka. Zabawniej natomiast było w Stanach Zjednoczonych, gdzie opakowanie gry sugerowało, że kierujemy w niej Simonem. Dopiero wydanie bezpośredniego sequela, który bardziej rozwijał warstwę fabularną, wskazało, że jednak gracze prowadzili do boju zupełnie innego Belmonta w poprzedniej grze. Tak więc nieścisłości mamy wyjaśnione. Na szczęście pod poprzednim filmem nikt mi tego nie wytknął, tym samym nie psując mi narracji tutaj, bo zbytnio byliście pochłonięci pisaniem: O Boże, jest Castlevania 3! Kocham was za to. Wracając jednak do samej fabuły, to ustaliliśmy już, że kierujemy losami Christophera Belmonta na 100 lat przed epoką Simona i kolejne 100 po epoce Trevora. I w sumie tyle jest ciekawego z całej historii, bo sprowadza się ona do tego, że wciąż odradzający się hrabia Dracula powrócił po raz kolejny, siejąc popłoch wśród prostego ludu Transylwanii. Pewnego dnia przybył dzielny Krzysiu, wyposażony w legendarny bicz i postanowił położyć kres okrutnym wampirzym rządom. Bardzo ciekawie wygląda za to gra ze strony gameplayowej, biorąc pod uwagę, że jest to nie tylko pierwsza Castlevania na Game Boyu, ale także jedna z pierwszych gier na tę platformę w ogóle. Nie dziwi więc, że tytuł okrojony jest z kilku mechanik znanych do tej pory z serii. Przede wszystkim brakuje tutaj dodatkowych broni, takich jak topór czy bumerang, których używaliśmy do tej pory jako wspomagacza do naszego wiernego bicza. Sam legendarny oręż też zdecydowanie odróżnia się od tego, co znamy do tej pory. Przede wszystkim posiada on jedynie 2 stopnie ulepszeń i na najwyższym wzorem uzbrojenia Linka z Legendy Zeldy wyposażony jest w atak dystansowy. I zgodnie z założeniami zapożyczonymi z serii o odzianym na zielono skrzacie, również i tutaj przy odniesieniu obrażeń tracimy ten atut. Ogólnie największą karą oprócz uszczuplenia paska życia po przyjęciu ciosu jest cofnięcie ulepszenia naszego bicza. Ale, skoro nie mamy dodatkowych przedmiotów, których możemy używać, to czemu służą zbierane po drodze serduszka? Ano służą one do przywracania życia.
Serca w Castlevanii służą za przedmioty leczące. Czy to jest w ogóle legalne? Przedzieramy się więc przez cztery, słownie cztery, całkiem spore levele, pokonując po drodze niezbyt liczne piekielne hordy, by ostatecznie stanąć twarzą w twarz z dosyć prostym bossem. Przeciwnicy nie są zbyt wymagający ani ruchliwi, mają bardzo ograniczony arsenał zagrań i tak naprawdę radzimy sobie z nimi bez większego wysiłku, wesoło smagając ich naszym pejczem. Nawet i bossowie niczym zbytnio nie zaskakują i są do przejścia metodą siłową, po prostu naparzając ich na pałę. Ale pamiętajcie, że mamy do czynienia z Castlevanią, czyli grą o legendarnym poziomie trudności. Dlatego też trzeba było go podkręcić w najgorszy możliwy sposób. Bardzo szybko okazuje się, że naszym największym wrogiem są pułapki rozmieszczone w średnio uczciwy sposób i praktycznie niemożliwym jest nie wpadnięcie na nie, jeżeli podchodzisz do gry po raz pierwszy. A to jakieś kolce nistego nizowego zaczynają cię gonić, a to wchodząc na kolejny ekran dostajesz na dzień dobry luja od kryjącego się tam przeciwnika. Biorąc pod uwagę, że Christopher porusza się z gracją wozu z węglem, szybka reakcja jest dosłownie niemożliwa. Jakby tego luksusu było mało, to w wielu miejscach wymaga się od nas mega precyzyjnych skoków na bardzo małe platformy, gdzie minimalny błąd posyła nas wprost w objęcia kostuchy. I rozumiem wyzwanie i tak dalej, ale tak nieuczciwe zagrywki okraszone niezbyt gęsto rozmieszczonymi checkpointami zakrawają już na skrajny sadyzm. Za to dla odmiany starcie z Draculą jest niezbyt wymagające. Władca Ciemności w swojej pierwszej formie po prostu niemrawo miota pociskami, których nawet za bardzo nie trzeba unikać, a wystarczy się ustawić w odpowiedniej pozycji i rąbać z dystansu strzałami z bicza. Przyjemniaczek od czasu do czasu się teleportuje, co też nie jest zbytnim problemem, bo zdążymy zmienić pozycję przed otrzymaniem jakichkolwiek obrażeń. Druga forma też niczym nie imponuje, bo walczymy z wielkim nietoperzem latającym w prostej linii od lewej do prawej i strzelającym okazjonalnie małymi nietoperzami, które nawet nie lecą bezpośrednio w nas, a jedynie żałośnie oddalają się z planszy, niemrawo machając skrzydełkami. Wystarczy więc stać grzecznie i czasami podskoczyć, by sprzedać soczysty cios z bicza tej przerośniętej myszy ze skrzydłami i od cała filozofia. Dracula zabity! Gratulacje! Ale czy na pewno? I tutaj dochodzimy do bezpośredniego sequela, który daje nam więcej, lepiej i mocniej w każdym aspekcie. Belmont's Revenge. Pokonany przez Krzysia wampir oddala się wesół, czy też półwesół, przyjmując plugawą formę i nie będąc w stanie odzyskać pełni mocy. Przyczaja się więc w kącie po cichutku, czekając na okazję do powrotu, niczym jakiś Voldemort czy coś. 15 lat później odbywa się huczna biba, na której syn Christophera Soleil ma otrzymać pasowanie na pogromce wampirów i przejąć rodzinny interes. Ten moment wykorzystuje przyczajony wampir ukryty żbik, który w związku z korzystnym układem magicznych sił jest w stanie przemienić Soleila w swego demonicznego sługę i samemu przywołać na transylwańską ziemię cztery mroczne zamki, które to w jakiś magiczny sposób mają zbierać dla niego moc niezbędną do pełnego odrodzenia. Dlatego też Christopher raz jeszcze zmuszony jest sięgnąć po swój rodowy bicz i wymierzyć sprawiedliwość, przy okazji ratując syna i sprzedając soczystego luja z całej epy nieumarłemu adwersarzowi. I Zemsta Belmontów jest grą wielokrotnie lepszą na praktycznie każdej płaszczyźnie, poczynając od zdecydowanie rozbudowanego gameplayu. Do wyboru mamy cztery zamki, które musimy ukończyć w dowolnej kolejności, by odblokować siedlisko Draculi i ostatecznie się z nim rozprawić w tej generacji rodu Belmontów. Przemierzamy więc po raz kolejny dosyć obszerne poziomy i ubijamy nacierające na nas niezbyt liczne demoniczne hordy. Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest powrót dodatkowych broni znanych z trylogii wydanej na konsolę stacjonarną. Wybór ograniczony jest tylko do dwóch, czyli topora i wody święconej. Tak, tym razem instrukcja nie boi się nazywać rzeczy po imieniu. Korzystając z dostępu do wersji japońskiej, która była też podstawą wydania europejskiego, dowiedziałem się, że tam zamiast topora dostajemy do dyspozycji krzyż, czy tam bumerang. No i znowu wychodzi na to, że w Japonii mieli łatwiej. Pozostało za to zeldowe ulepszanie bicza i nadal możemy z niego strzelać fireballami jak jakiś Son Goku. Co ciekawe, twórcy odeszli też od kretyńskiego pomysłu cofania pejcza w rozwoju po otrzymaniu obrażeń, więc póki nie zginiemy, nasz upgrade'owany biczyk wali z pełną mocą. Tradycyjne wartości powróciły także w temacie serduszek, które już nie przywracają życia, a w związku z powrotem dodatkowego oręża służą jako waluta umożliwiająca używanie go. Wiąże się jednak z tym też jeden drobny problem. Twórcy kompletnie zrezygnowali z jakichkolwiek przedmiotów leczących.
w związku z czym musimy każdy poziom przejść na jednym pasku zdrowia. Ewentualnie korzystając z tego, że checkpointy są teraz bardziej łaskawie rozstawione, bardziej opłaca się zginąć przed samym bossem i wtedy doczłapać do niego tracąc jak najmniej energii, by nasze szanse na triumf nie były ograniczane. Inna sprawa, że bossowie nie stanowią jakiegoś wielkiego wyzwania. Są zdecydowanie lepsi niż w poprzedniej grze, ale nadal niespecjalnie ruchliwi. Wyjątek stanowi kościany smok, wąż, żubr, bubr czy tam łoś. No to takie długie, co się wije, bo w jego przypadku nie tyle sama walka jest trudna, co precyzyjne poruszanie się po planszy i unikanie jego ataków. Tak naprawdę jedno wypadnięcie z rytmu i znalezienie się za przeciwnikiem skutkuje pewnym zgonem. Same poziomy natomiast są dosyć trudne. Nie brakuje oczywiście znanych z The Adventure nieczystych zagrań, ale jest ich zdecydowanie mniej. Poprawiona motoryka postaci skutkuje też tym, że przeskakiwanie po platformach nie wymaga chirurgicznej precyzji i nie wywołuje tym samym nagłych, niekontrolowanych napadów gniewu. Pozostaje więc jeszcze jeden temat, czyli finałowe starcie. Zanim jednak staniemy w szranki z wampirzym lordem, przyjdzie nam przywołać do porządku Soleila, któremu demoniczna moc ewidentnie uderzyła do głowy. I trzeba przyznać, że pojedynek z nim nie należy do specjalnie łatwych. Młody łowca ciska naprowadzanymi ostrzami i sam też podąża za naszym bohaterem, ochoczo smagając go biczem. Musimy więc pozostać w ciągłym ruchu, wymierzając kontruderzenia i korzystając z dodatkowego oręża. Kiedy młodzian padnie, cała bajera Drakuli opuszcza go, a on sam wskazuje nam miejsce przebywania odwiecznego wroga. W dalszej części zamku stajemy więc w szranki z ostatecznym przeciwnikiem. I mimo tego, że walka z wampirem ma tylko jedną fazę, to jest aż przesadnie trudna i wymaga od nas zapamiętania odpowiednich pozycji, na których unikniemy jedynego, za to obszarowego ataku Drakuli. I nasza reakcja musi być szybka i perfekcyjna, inaczej wampir zablokuje nam drogę albo teleportuje się na tyle blisko, że błyskawicznie zada nam obrażenia. Smaczku całemu starciu dodaje to, że zranić przeciwnika możemy wyłącznie wymierzając ciosy w jego głowę, a i użyć dodatkowej broni mamy niezbyt wiele. Pozostaje więc zacisnąć zęby, zapamiętywać pozycje bezpieczne i liczyć na trochę szczęścia, by obejrzeć zakończenie, w którym ojciec i syn podziwiają ostateczną porażkę hrabiego w tym pokoleniu swojego rodu. Gameboyowe odsłony wprowadzają kilka ciekawych wątków do uniwersum i same w sobie, szczególnie druga część, są całkiem udanymi produkcjami. I tutaj póki co kończy się nasza przygoda z 8-bitowymi odsłonami Castlevanii. Pozostaje co prawda jeszcze jedna, ale o niej opowiem przy trochę innej okazji. I to tyle, jeśli chodzi o gameboyowe Castlevanie. Pomimo okrojenia z treści i mechanik, są to produkcje naprawdę warte uwagi dla fanów franczyzy. Dwójka do tej pory jest naprawdę niezła, nawet pomimo tego, że potrafi być horrendalnie trudna w kilku momentach. Więc jeśli planujecie zagrać, polecam raczej skłonić się ku zemście Belmontów. I tą myślą, będącą nieco na uboczu, kończę. Cześć.